Witajcie kochani w Modzie Eko Kreatywnej. Z tobą na fali. Dawno mnie nie było, może nie tak dawno, ale już półtora tygodnia, 10 dni minęło od ostatniego programu. No i kochani, witam serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj haul lumpeksowy z super rzeczami. Będą to rzeczy takie sportowe, systemowe, bardzo markowe akcesoria i ciuchy, rzeczy vintage i wszystko oczywiście z second handów. Zapraszam. No i kochani, trochę się już stęskniłam za tymi programami, nawet bardzo. Już się nie mogłam doczekać, żeby nagrać ten haul dla Was. Mam dosyć sporo rzeczy, bo też byłam na wyprzedażach, więc podzieliłam sobie oczywiście te rzeczy jak zwykle na dwie części i następne zobaczycie już za tydzień. A w niedzielę będą stylóweczki na lata 80. Serdecznie zapraszam. No i oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podoba film, bo naprawdę dla mnie to jest duża nagroda za cały ten trud. I proszę bardzo, też wciśnijcie sobie przycisk powiadomień, żeby Wam się pokazywały kolejne filmiki. No i kochani, zaczynam tym razem od akcesoriów, jak zwykle. Pierwszy chcę Wam pokazać coś w rodzaju torebki. Męska torebka to nie brzmi zbyt męsko, jest to bardziej nerka i to rzeczywiście jest taka nerka typowo męska, z bardzo grubej skóry, super kolorze, jest taka popielata, z świetnej skóry, naprawdę bardzo przyjemnej w dotyku, ma takie dosyć mocne też zamki, mosiężne okucia, także to jest bardzo fajnie rzecz wykonana, powiem Wam. I zapłaciłam za tą rzecz 10 zł. Więc jak na ciuchowiec może nie jakoś bardzo mało, ale naprawdę to jest rzecz super jakościowa, która na pewno kosztowałaby grubo ponad 100 zł w sklepie ze skóry. No i zobaczcie, ma takie fajne tutaj paski. Jeden pasek zamykamy na nodze, na udzie konkretnie. To się nam nie przesuwa. Druga część normalnie w pasie jest regulowana i w ogóle to jest w świetnym stanie, naprawdę. No i już od jakiegoś czasu szukałam dla właśnie mojego Wiktora nerki, bo on lubi czy na spacery, czy na wyjazdy właśnie nosić sobie tu dokumenty, telefon. To jest bardzo praktyczne dla niego i uwielbia nerki. No i właśnie się mu zniszczyła jedna i... No i właśnie takie coś dorwałam w lumpeksie. Jest naprawdę superowa. Sama bym ją chętnie nosiła, no z tym, że nie zawsze pasuje mi taki styl. To jest jednak rzecz taka bardziej w męskim stylu zdecydowanie. Kochani, idziemy dalej. Teraz pasek. Miałam rewelacyjny pasek vintage ze skóry naturalnej. Naprawdę jest świetny. Już Wam pokazuję szczegółowo. Zobaczcie, ten pasek jest w kształcie takiego węża. Wąż to nie jest mój ulubiony motyw. Szczerze Wam powiem, że Jakoś nie przepada, jakoś źle mi się to kojarzy, chociaż nie mam uprzedzenia do zwierząt, do węży tym bardziej żadnych, ale jakoś tak akcesoria czy biżuteria z wężami, nie wiem, nie jest to mój ulubiony motyw, ale ten pasek bardzo mi się spodobał, ma przesuper detale, zobaczycie na zbliżeniach jakieś szczegóły, ma tak naprawdę super z takiego ciężkiego metalu, nie wiem czy to... O, to nie jest żaden plastik malowany, tylko to jest taki ciężki metal i w dodatku jest bardzo porządnie nakłuty na ten pasek. To wszystko jest takie, każdy element z osobna jest tutaj, także on naprawdę się zgina niczym wąż. No i jest naprawdę świetnie wykonane to. Już sobie to wyobrażam do jakiejś takiej kreacji trochę w stylu rockowym albo do jakiejś takiej odjechanej sukienki. Co jest jeszcze fajne, to ten pasek można w wielu miejscach zapiąć. No na przykład tutaj jest taka dziurka, oczywiście nie bez końca, bo te dziurki są tylko do pewnego momentu, a ponieważ to jest jednak metal, no to dziurek sobie nie zrobię nowych, ale dosyć ciasno jest, więc super. Na przykład w ten sposób jak to zapnę, to ten wąż się tak jakby pnie po biodrze. Może nie jest to najlepszy strój do demonstrowania tego paska, ale już szczerze mówiąc Wam, powiem Wam, że nie będę się przebierać specjalnie, żeby tylko ten pasek pokazać. Pokażę go Wam na pewno w jakiejś fajnej stylówce, może właśnie nawet na lata 80., bo on trochę ma taki styl drapieżny lat 80. Naprawdę to jest według mnie świetny, świetny gadżet, który można z niego nawet zrobić taki centralny punkt stylizacji, taką rzecz, która przyciąga uwagę do stylizacji, do jakiejś prostej na przykład sukni, sukienki czy skórzanych spodni. Byłoby to na pewno bardzo fajnym akcesorium. No i według mnie naprawdę coś ciekawego i za ten pasek zapłaciłam jedynie 6 zł, także w ogóle też bardzo tanio jak na taki prawdziwie vintage'owy i śliczny.
śliczny, naprawdę ślicznie wykonany, ciekawy pasek. Ciekawa jestem, co o tym myślę, czy takie coś Wam się podoba. Ja uważam, że naprawdę można z tego zrobić super, super jakąś stylówkę. I no jest bardzo, bardzo pięknie wykonany rzeczywiście. Tu jest nawet jakiś numer seryjny, także ja nie wiem, czy to jest jakaś marka wybitnie znana. Być może, być może. Kochani, następna rzecz jest trochę zabawna i są to takie szelki. Powiem Wam, że szelki kupiłam z myślą o Wiktorze, bo mamy taką rolę w naszym teatrze muzycznym Dulcineo tu Alojzy i jemu się szelki jedne zniszczyły i rozciągnęły się po prostu. No i właśnie w tej roli on ma koszulę w takich kolorach, taką kwiatową i w ogóle bardzo barwny kostium, taki w starym stylu. No i wydaje mi się, że właśnie te szelki będą świetnie pasowały do tego kostiumu, a mogę też je użyć do jakiejś swojej fajnej, takiej śmiesznej stylizacji, bo są bardzo ładne, piękne mają kolory i wzory. Można zrobić coś fajnego z jakimiś spodniami albo spódniczką mini, coś odjechanego również z jakimiś fajnymi kolorami. Wydaje mi się, że nawet coś takiego do takiej spódnicy, jak mam na sobie, mogłoby się fajnie sprawdzić i być takim, no trochę odmienić tą stylizację, dodać jej takiego smaczku i kolorytu. Ciekawa jestem, co Wy o tym myślicie. Za te szelki zapłaciłam jedynie 3 zł, więc w ogóle super, super. Razem z tym drugim paskiem to było 10 zł, bo to chyba było, z tego co pamiętam, w jednym sklepie kupiłam. Kolejna rzecz to jest szalik z czystej wełny. Jest tutaj metka, także nie wymyślam, Scottish District Tartans. No i on rzeczywiście jest, jest z takiej kratki, taki tartan to jest, jak to mówią Anglicy czy Szkoci. Przepiękne kolory ma. Zobaczcie, to jest taki zieleń z czerwienią i z czarnym kolorem. Bardzo mi się podoba taka szkocka kratka. Może być męski, może być damski, zależy do czego będzie pasował. Ja tutaj nie mam do tego żadnych uprzedzeń. Często noszę też męskie szaliki, jeżeli pasują mi do danej stylizacji i są takie fajne, stylowe właśnie. Szalik kosztował 5 zł. Teraz pokażę Wam to, co mam na sobie. Mianowicie taką kupiłam kamizelkę. Jako że wiecie, że kamizelki są teraz na topie, są bardzo modne w tym sezonie i myślę, że jeszcze przez chwilę będą modne. I ma przecudowny kolor. Ja uwielbiam ten odcień niebieskiego. Już Wam pokazuję firmę. Firma Madox Street, City of London. No i to jest właśnie taka jedna z tych brytyjskich, takich super jakościowych marek, małych firm, które produkują takie bardzo wysokiej jakości rzeczy. No i one też nie są tanie, oczywiście te rzeczy mają naprawdę super wykończone detale. Tu są takie kieszonki, możecie zobaczyć tu, jeśli się uda, takie guziczki z napisami. Pokażę Wam tutaj jakieś zbliżenia, zdjęcia. No i bardzo, bardzo podoba mi się kolor tej kamizelki, dlatego ją kupiłam. Stwierdziłam, że można z nią zrobić szereg zimowych stylizacji do spodni, do spódnicy. Tutaj zobaczcie, w tym zestawie, w którym teraz jestem, chciałam właśnie pobawić się tym kolorem, bo ten kolor jest na tyle ładny, na tyle taki ożywiający, że można dużo rzeczy z tym zrobić. Ta stylizacja, w której jestem, to jest moja taka zabawa z zielonym i niebieskim. Kocham takie właśnie zestawienia. No i zobaczcie, dobrałam do tego takie właśnie turkusowe rajstopy. Spódnica jest w kolorze golfa bardziej, taka też ma granat w sobie, ale więcej ma borda i takiej zieleni właśnie butelkowej, takiej szmaragdowej lekko. No i granatowe kozaki, które też nawiązują do wzorów na spódnicy. No i zauważcie, że ta kamizelka też posiada taki bordowo-brązowy odcień tych guzików, co też pasuje według mnie do spódnicy i to wszystko tworzy jakąś tam fajną całość. Tak mi się wydaje, podoba mi się to. Podoba mi się bardzo to zestawienie i właśnie to jest cała frajda, bawić się tymi zestawieniami. Na tym polega według mnie styl i w ogóle moda, że wykorzystujemy te elementy i mamy co roku te nowe inspiracje, żeby tworzyć z tego, co mamy, jakieś kolejne fajne, ciekawe zestawienia. A w ogóle powiem Wam, że bardzo mi się podobają takie zestawienia z kamizelkami do spódnic krótkich i do spodni, dlatego pokażę Wam, zobaczcie, tutaj jeszcze przebiteczki właśnie z tą stylizacją, a drugą stylizację zrobiłam ze spodniami turkusowymi, już je pokazywałam z takim turkusowym swetrem vintage na lata 80. I do tego właśnie koszula
bawełniana koszula, też z takimi guzikami rogowymi, które nadają troszeczkę takiego też szyku dodatkowego. Taka bardzo fajna lniano bawełniana koszula, biała, troszkę wystaje i o to mi chodziło, żeby ta koszula robiła takie lekkie wrażenie oversize. I do tego ta kamizelka. No i oczywiście też granatowe kozaki, żeby całość już była mniej więcej w takiej podobnej gamie kolorystycznej. No i też fajnie, też mi się to całkiem podoba, jest takie trochę zawadiackie, trochę po angielsku. Nie wiem, jak się Wam podoba. Ciekawa jestem, która z tych stylizacji Wam się bardziej podoba, czy ze spodniami, czy z spódnicą, czy w ogóle taka kamizelka Waszym zdaniem jest fajna. Jest świetnej jakości, także jeżeli nawet one nie będą długo modne, to za jakiś czas ta moda pewnie wróci, wrócą te elementy, więc takiej super jakości kamizelkę warto trzymać z czystej wełny, tylko oczywiście trzeba ją zabezpieczyć przed molami. Ale myślę, że nawet jeżeli to nie będzie bardzo modne, to jest to na tyle ciekawe i stylowe, że mimo wszystko będę czasem nosić takie stylówki. Nawet jeśli nie będą w danym sezonie już tak bardzo na topie jak teraz. Kochani, idziemy dalej w takim razie. I teraz pokażę Wam rzeczy męskie i też są to super rzeczy. Naprawdę jestem mega zadowolona, że udało mi się je kupić. I pierwsza rzecz to są buty skórzane, takie w stylu sztybletów. I moi drodzy, to są buty firmy Lacoste. Męskie sztyblety to są raczej, bo one mają taki dosyć taki kształt. Wydaje mi się, że raczej męski niż damski. Płaskie obcasy, bardziej takie trochę tenisówkowate. Zobaczycie sobie na zdjęciach zbliżenia i są naprawdę śliczne, mają takie turkusowe tutaj do chwytania, do wkładania rzeczy, takie jakby sznurki przyszyte. Całe w środku ze skórki oczywiście. Zapłaciłam za te buty 24 zł, także jak na Lacoste oryginalne, tutaj widać napis. Zrobię Wam też, pokażę Wam też zbliżenia zdjęć. Mają przepiękne detale, zobaczcie tutaj na noskach i z boku są takie, ja uwielbiam takie detale w stylu retro, te właśnie kropeczki nabijane na skórze. Dla mnie to jest naprawdę super stylowe. No i bardzo, bardzo też się spodobały Wiktorowi i są idealne rozmiarowo, rozmiar 41. Świetne, świetne, bardzo mięciutkie buty. Tutaj jest krokodylek nabity, wytłoczony w skórze. Widać naprawdę, że to jest bardzo dobra, wysoka jakość i te buty są w ogóle niezniszczone, także wow! Jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. Tadam! Kochani, następna rzecz też jest firmy Lacoste. To w ogóle nie wiem, jak to się stało, że w jednym tygodniu, nie w jednym dniu, ale w jednym tygodniu kupiłam dwie rzeczy Lacoste. No i moi drodzy, to jest marynarka i to taka elegancka marynarka firmy Lacoste. Proszę, tutaj jest dowód. No i jest naprawdę pięknie wykonana. Ma te wszystkie tutaj takie wielkie metki typowe. No wszystko jest tutaj jakby prawilne i jak najbardziej oryginał. To jest marynarka w stylu takiego trochę... w stylu takiego nie fraka, tylko trochę takiego smokingu jakby. Ma takie lekko błyszczące, delikatniejsze, takie atłasowe poły tutaj. Piękny oblekany guzik na środku. No i zobaczcie na tą podszewkę, naprawdę jest cudowna po prostu. Ma takie lekkie jakby, mieni się tak jakby, z takim bordowym kolorem. Takie lekkie paseczki, tego możecie akurat nie zobaczyć, bo to jest ciężko dostrzec, ale może jak będę tym troszkę ruszać tu do światła, to się Wam uda to zobaczyć. Przecudowna podszewka, ta podszewka podoba mi się tak samo jak z zewnątrz, ale w ogóle jest to bardzo elegancka rzecz na taką jakąś galę, jakąś bardzo elegancką okazję. Pokażę Wam ją na sobie, oczywiście to zupełnie nic Wam nie powie, bo to jest męska rzecz. No ale to jest mały rozmiar, to jest S-ka. I na mojego Wiktora jest bardzo obcisła, ale to nic, bo nie musi być nawet zapięta, bo powiem Wam, że wygląda na scenę czy na koncert, wygląda bardzo elegancko, nawet jeżeli jest niezapięta, a nawet powiem Wam, że chyba tak bardziej fajniej to wygląda, trochę bardziej tak na luzie, kiedy ta marynarka jest właśnie luzem. I powiem Wam, że nie wiem, czy nawet czasem nie pożyczę sobie tej marynarki, bo jest prześliczna i jeżeli będzie mi pasować do jakiegoś wieczorowego stroju, to nie jest wykluczone, że właśnie taką oversize'ową marynarkę sobie od niego pożyczę. No, my mamy tu dużo rzeczy, które możemy sobie nawzajem pożyczać w razie czego. Oczywiście w drugą stronę jest gorzej, ale teraz jest modny oversize, więc męskie rzeczy często właśnie są pożyczane. No i kolejna rzecz, niejako do kompletu, ale niekoniecznie, to jest taka kamizelka męska w taki wzorek trochę, mi się kojarzy z Versace.
wiem, co wy o tym myślicie. Versace ma troszkę takie tego typu wzory. Mi się to kojarzy troszkę z tym znaczkiem. On ma niby takie a la rozety, takie a la greckie w środku. To jest chyba sztuczna kamizelka i jakby nie kupiłam ją ze względu na firmę, tylko na wygląd, bo właśnie do teatru czy do jakiejś takiej ról może coś takiego fajnie wyglądać. I no i ładnie się to będzie prezentowało właśnie na scenie do jakichś takich epokowych strojów na przykład, ale nawet i tak normalnie. I zobaczcie, ma przesuper guziczki z masy perłowej, to jest naprawdę fajnie zrobione. Te guziczki są z prawdziwej masy perłowej, takie wycięte, ślicznie wyglądają, naprawdę. Także takie eleganckie, trochę sceniczne rzeczy tym razem. Za marynarkę zapłaciłam naprawdę tanio, kochani. Ona mnie kosztowała tylko 10 zł, jak na taką markę. To jest super zakup. Naprawdę, jestem bardzo zadowolona. Kamizelka kosztowała chyba 2 zł. Tak naprawdę, było bardzo taniutka, bo to była z jakiejś też wyprzedaży. Także super, super. Jestem zadowolona z tych zakupów tym razem. Następna rzecz to jest kurtka dla mnie. Ta kurtka to była najdroższa rzecz w tym holu i w ogóle też jedna z droższych rzeczy, które kupiłam, i zapłaciłam za tą kurtkę aż 70 zł. Zobaczcie, tu jest jeszcze metka, bo w ogóle zapomniałam o tej metce. Ona się bardzo dobrze jakoś przechowała mimo prania. Naprawdę rewelacyjna kurtka i na pewno poniżej 400 zł bym tej kurtki nie kupiła w sklepie, więc stwierdziłam, że ponieważ bardzo mi była potrzebna taka kurtka właśnie na wycieczki, zimowa, sportowa kurtka, no to stwierdziłam, że no, na pewno jest to i tak dużo taniej niż w sklepie, w związku z tym za tak jakościową kurtkę warto tyle dać. Jest w idealnym stanie, to jest szwedzka kurteczka Five Seasons, naprawdę bardzo dobra firma, kochani. Te kurtki są naprawdę, cenią się, powiedziałabym. Ma kaptur i to taki szczelny kaptur naprawdę, który też ma tutaj regulację, można go trochę zmniejszać, bo ma dwa zatrzaski na trochę mniejszą i trochę większą głowę. I ma, no wszystkie zamki ma szczelne i w dodatku to uszczelnienie, jakby ta guma na zamkach jest zupełnie niezniszczona, jest jak nowa. Więc świetnie się to składa. Jest długa, ona mi sięga. Zobaczcie tutaj na zdjęcia, które zrobiłam sobie już na wycieczce, bo już byłam w niej na wycieczce. Jest taka dość długa, ma przepiękny kolor niebieski, taki ciemno-niebieski. I fajnie, że zamek nie jest do samego dołu, bo nie krępuje nam ruchu w przechodzeniu, tylko właśnie ona się, tutaj ten zamek, są zatrzaski do końca, ale zamek kończy się tak 20 cm nad... jakby powyżej końca kurtki, więc można sobie swobodnie po rozpięciu tej zatrzaski chodzić, nawet w góry. Jest nieprzemakalna, przeciwwiatrowa. Tutaj wszystko jest napisane: water repellent, czyli właśnie wodoodporna, breathable, oddychająca, windproof, czyli też chroni przed wiatrem, co jest rewelacyjne, bo ja nie znoszę wiatrów. No i w ogóle naprawdę jestem zachwycona. Tu też ma taką regulację, zobaczcie. Jest tych zatrzasków na tyle, że można sobie dać, jak ktoś chce mieć trochę luźniej, to na te wewnętrzne, a jak ja lubię mieć bardziej ściśniętą w pasie, to bardziej na te zewnętrzne. No i ma tutaj różne kieszonki, wszystkie kieszonki są całkowicie szczelne, właśnie zapinane na te szczelne zamki, zabezpieczone, no i po prostu uwielbiam tą kurtkę, jest rewelacyjna i na pewno i zapłaciłabym za nią nawet jakbym kupowała nową w sklepie więcej, bo takie kurtki są mega praktyczne i no i mogę ją wiele lat nosić, bo to nie jest coś, co noszę też codziennie, tylko właśnie na spacery, na wycieczki. Jestem bardzo, bardzo zadowolona. Oczywiście mankiety też ma tutaj takie regulowane zatrzaski i jeszcze są wewnętrzne takie ściągacze, które ocieplają, że nie wchodzi nam ten wiatr do środka. To jest chyba najlepsza rzecz jednak z tego hola. Według mnie jest to najlepsza rzecz z tego hola przynajmniej. Bardzo mi się podoba. Od razu pokażę Wam drugą rzecz sportową, a to jest kamizelka wędkarska, którą udało mi się dopaść. I widziałam dokładnie te kamizelki na Allegro po 70 zł, a ja zapłaciłam za tą kamizelkę kilka złotych, dosłownie, już nie pamiętam, ale bardzo mało. W każdym razie nawet nie 20 zł. Natomiast właśnie na Allegro widziałam te używane kamizelki po 70 zł. No i takie wędkarskie ciuchy nie są zbytnio tanie też. Takie właśnie systemowe, ma tu dużo kieszonek. No i już znalazłam chętnego na tą kamizelkę. Otrzyma ją mój kolega
z teatru, który jest zapalonym wędkarzem. Także super sprawa. Ostatnie dwie rzeczy to już takie trochę vintage'owe, trochę designerskie. Nie będę Wam pokazywać wszystkich stylówkach. Na przykład ten sweterek, który tutaj trzymam teraz w rękach, to jest Luxe R&B, taka firma. Znalazłam ją na internecie, bo chciałam Wam pokazać jakieś przykłady cen takich swetrów. To jest czysty kaszmir, kaszmir 100%, bardzo cieniutki kaszmir, dodam. I to jest sweterek z rękawem 3/4 i tutaj ma futerko z królika, właściwie to nie jest futerko, bo to nie jest skóra, czyli ten królik nie został zabity prawdopodobnie, tylko to jest włos królika, który jest przyszyty do takiej siatki materiałowej. Nie sądzę, żeby to dało się zobaczyć tak, ale może zobaczycie to. Jest to taka siatka i na tym są te włoski z królika jakby przyszyte i no tutaj ma takie wiązanie jedwabne. Wiązane takie kokardki. One są odczepiane, także można mieć ten sweterek albo z tymi wstążeczkami, albo bez nich. One są na takich zatrzaskach. No i powiem Wam, że sprawdzałam w internecie te sweterki i to są naprawdę drogie rzeczy. To są rzeczy rzędu nieraz kilkuset dolarów czy funtów, więc udało mi się fajnie kupić, a kupiłam go typowo do stylówki na lata 50. Dlatego dzisiaj nie zobaczycie tego w stylówce, bo trzymam sobie ten sweterek celowo do tych stylówek na lata 50, bo on właśnie ma i krój, i jakby cały styl tego sweterka jest taki właśnie na tamten czas. Zobaczycie, że ze spódnicą, którą niedawno pokazywałam, i z takim mikrosweterkiem, on będzie przepięknie się komponował. Jestem bardzo zadowolona i ten sweterek kosztował mnie niecałe 10 zł też, coś tam 8 czy 9 zł. No i on niestety tutaj w jednym miejscu ma taką dziurkę, ale ja po prostu stwierdziłam, że to jest styl lat 50. Zrobię tu jakąś taką fajną naszywkę albo mały hafcik nawet, który będzie do tego stylu fajnie pasował, będzie podkreślał jeszcze tą kobiecość tego stylu. No i ostatnia rzecz w dzisiejszym haulu, też perełka moja. To, kochani, jest Gilles Dufour sweterek i z tego co sprawdzałam i co już wcześniej też słyszałam, to jest to projektant, który pracował dla wielkich domów mody. Bardzo słynny projektant i naprawdę możecie sobie sprawdzić w internecie, dla największych domów mody pracował, powiedzmy sobie. Topowych, typu Chanel i tak dalej. No i to jest sweterek z czystej wełny i chyba nawet z kaszmirem, ale już sprawdzam, bo jest metka. Wełna, dokładnie, 7% kaszmiru, reszta wełna, więc przecudowny skład. I w ogóle jest przepiękny ten sweterek dzięki tym bardzo oryginalnym guzikom, aksamitnym, w takiej jakby w formie tęczy. To jest naprawdę mega super pomysł i bardzo fajny kolor, ciemno-popielaty, ciemno-szary. Jest bardzo miły. Ja tutaj zrobiłam dwie stylizacje z tym sweterem. Aha, i jeszcze chcę Wam powiedzieć, że to jest Gilles Dufour dla Monoprix. A Monoprix to jest taka duża sieć sklepów francuskich we Francji. Więc to była taka kooperacja między sklepem Monoprix a tym projektantem. No i jestem mega zadowolona z tego sweterka. Widziałam kilka takich sweterków też na zagranicznych tych portalach sprzedażowych, stronach sprzedażowych i oczywiście ich już nie ma nowych w sklepie, bo to jest sprzed iluś lat kolekcja, ale są i też sobie całkiem cenią jeszcze te sweterki. Kilkadziesiąt euro też tam chcieli za taki używany sweterek. Także super, bo kupiłam go za 15 zł i nie żałuję. Zobaczcie tutaj ten sweterek do stylóweczki z kontrafałdową spódnicą z wełny też. To jest taka cieniusieńka, bardzo fajna wełna. I spódnica jest taka z rozcięciem, ma ten kontrafałd zaprasowany. Do tego te botki moje takie, wiecie, militarno takie hardkorowe. Można powiedzieć. I do tego sweterka sobie tak stwierdziłam, że będzie coś jeszcze, fajnie by coś ożywić. I dałam tu jeszcze w dwie wersje pasków. Jeden pasek zamszowy, czerwony. Wiadomo, każdy kolor paska pasowałby tutaj, ale czerwony, zamszowy podkreśla jeszcze tą taką miękkość, ten aksamit tych guziczków. No i fajnie troszkę jeszcze rozświetla tą stylizację, która mimo wszystko jest dosyć ciemna taka.
Więc czerwony w jednej wersji, a w drugiej wersji taki fuksjowy, mocny, mocny różowy kolor ze złotą klamerką znowu tutaj. Mnie się bardziej chyba ta czerwona podoba, bo ta klamerka się już tak nie wybija, nie daje kolejnego akcentu, ale ten fuksjowy też fajnie wygląda i też mi się bardzo podoba i ma super kolor. Bardzo fajny, bardzo, bardzo fajny kolor. I też tutaj jakby jest w gamie tych barw, także jak najbardziej. No jestem bardzo ciekawa, jak się Wam podoba ten sweter, dla mnie jest mega. I w ogóle jak te stylówki z tym swetrem Wam się podobają. Byłam w tym swetrze w szkole, powiem Wam, i dzieci po prostu cały czas były do mnie przyklejone, ale fajne guziczki, jak M&M'sy. No, prawie by je zjadły, powiedziałabym. I bardzo, co mnie szokuje, że takie coś się dzieciom podoba, że w ogóle ta cała stylówka, bo byłam w niej właśnie tak w szkole, bardzo im się podobała i właśnie zwracała uwagę dzieci. Ciekawe. Kochani, jeszcze na koniec pokażę Wam zdjęcia mojej przyjaciółki, z którą byłam też na zakupach w międzyczasie. Zdjęcia i kupiłyśmy fajne rzeczy dla niej też. No i tutaj przysłała mi zdjęcia właśnie tych dwóch, takich dwóch sweterków, które wspólnie żeśmy upolowały. No i bardzo fajne też. Też z wełny, jeden jest z wełny z kaszmirem bodajże. Taka jakby kamizelkowy trochę, kamizelka taka przedłużona, tuniczka. A drugi sweterek jest taki brązowy, z takimi lekko rozszerzanymi rękawkami. Świetnej firmy Solar, także naprawdę przepiękny, z takim golfem układającym się, z takimi liśćmi na brązowym tle. Mnie się bardzo, bardzo spodobało to. Mam nadzieję, że Wam się też podoba. No i też były to bardzo tanie zakupy, bo bodajże jedna rzecz kosztowała kilkanaście złotych, druga chyba nawet 5, więc wow, super. Kochani, na ten haul to już wszystko, ale mam już kolejne rzeczy, także będą kolejne haule i też będą super, super ciuszki. A w niedzielę zapraszam Was już na stylóweczki na lata 80. i przygotuję dla Was naprawdę fajne, ciekawe propozycje, dużo rzeczy vintage, czyli oryginalnych rzeczy z lat 80. Czekajcie na ten program. Tymczasem żegnam Was i do zobaczenia. Cześć!